Przy mikrofonie Paweł Kmiecik, gościem Dnia Radia Zawiercie w czwartek, 10 grudnia jest pan Janusz Bieńkowski, prezes Centrum Rozwoju Lokalnego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że nie wychodzi pan już. Nie. Znaczy powoli. Dzień dobry państwu i witam serdecznie pana redaktora. Jeszcze nic nie powiedzieliśmy, nikt nikogo nie zwyzywał, więc ufam, że jednak pan nie będzie wychodził. No, postaram się wstrzymać, że tak powiem, nerwy na więzi. Więc ale myślę, my nie dobrze. O tym. Nie oczywiście o tym, pan potrafi wyprowadzić swoich gości ze spokoju. No, ja jestem człowiek spokoju, raczej się nie dam. No nie wiem, teraz to tak pan sformułował, że aż chciałbym podjąć wyzwanie, ale dobrze, nie będę to szedł może, tą drogą. Tak, to może, żeby poprawić nastrój, to ja tam, ponieważ się widzę, rodzi powoli nowa świecka tradycja, że każdy gość przynosi prezent, a przynajmniej część gości, to ja może zacznę od wręczenia panu prezentu. Ja to będę musiał sprostować, ale proszę uprzejmie. Tak, album Dawne Zawiercie, z okazji zbliżających się Mikołajków, nie, właściwie Mikołajki już były, ale no tak. Świąt Bożego Narodzenia pod choinkę. Tutaj od nas, od Centrum Rozwoju Lokalnego i Everro, wręczamy album. Żeby rozszerzyć ten prezent, to również mamy prezent dla słuchaczy Radia Zawierciańskie. Dobrze. Pierwsza osoba, która przyjdzie po dzisiejszej audycji w piątek i na hasło Zawierciańskie, również taki album dostanie gratis. Na jakie hasło? Zawierciańskie. No ale Radio to, żeby, wie pan, żeby logotyp, matko, pan tutaj mi taką rozróbę robi w studiu, no wie pan co, ale to nie można tak być, przecież to będzie, nie wiem co, to nawet wyjdzie wtedy. Zawcie, dio, nie no, to jeśli już to, ale to wie pan co, naprawdę jest pan sugeruje, niepokornym, niespokojnym gościem, robi pan rozróbę w studiu, jakiej to jeszcze nie było, nie wiem, oby nikt nie szedł w pana stronę. Ale czy ja w ogóle coś mogę powiedzieć w tym wywiadzie prowadzonym przez siebie? Chciałbym sprostować, że to nieprawda, że aż tylu gości mi daje prezenty, bo raptem tylko Krzysztof Peron kiedyś przyniósł kawę i Ewa Mićka też, no to chyba nie jest aż tak znowu. Ale myślę, że ta nowa świecka tradycja jest na tyle sympatyczna, że powinna być kontynuowana przez kolejnych gości. Ale to jak już tak idzie wszystko świetnie, to oczywiście zapraszam też przy okazji pana prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego na wywiad. Zapraszam serdecznie panią Justynę Miszczyk, zastępcę prezydenta Zawiercia, panią Beatę Hawłę, przewodniczącą Rady Miasta Zawiercie i pana Jakuba Kosonia, młodzieżowego zastępcę prezydenta Zawiercia. Ale właściwie to już wywiad trwa kilka minut, a tak naprawdę to jeszcze nie do końca wyjaśniliśmy, o czym będziemy mówić. O mowie nienawiści, o konferencji mowa nienawiści. Bo taka konferencja przez CRL była zorganizowana dość niedawno, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze tak chciałem ad vocem do albumu, na jakie hasło w CRL-u można album uzyskać? To może przywijmy hasło Radio Zawiercie. Radio Zawiercie, ale ja nie mogę. Ktoś ja. Inny. Tak, tak, no już pan dostał jeden. No a jak w maseczce przyjdę, może nie jej poznacie, powiem, że nie mogę zdejmować. Nie, na pewno poznamy, pan jest tak charakterystyczny, no, że na pewno po brzuchu. Dobrze, nie, no, po uroczych oczach. Pan jest bardzo miły, to na takie hasło można otrzymać album w CLL-u na tak, ulicy Zaparkowej. Od piątku do godziny ósmej. Dobrze. Kto pierwszy, ten lepszy. Z bólem serca już patrzę na te promocje, bo później okaże się, że kolejni goście będą chcieli iść pana drogą i tutaj będziemy mieli później cały szereg takich rzeczy, ale dobrze, niech będzie w drodze wyjątku przed świętami raz w roku, można na to pozwolić. Dobrze, teraz już poważniej, bo 26 listopada, z tego co pamiętam, była konferencja o mowie nienawiści zorganizowana przez CRL. Skąd pomysł organizacji takiej konferencji? Znaczy, pomysł jest kontynuacją jakby projektu, który realizujemy już, czy właściwie działania od kilku lat, przeciwdziałania i edukowania młodzieży z zakresu mowy nienawiści. I to było podsumowanie projektu. Konferencja online, no, dlatego że mamy takie czasy, jakie mamy. No i jakie wnioski z tej konferencji? Znaczy wnioski, jakby pierwszy pozytywny wniosek, bo było ogromne zainteresowanie samą konferencją, zgłosiło się na nią czy zarejestrowało ponad 350 osób z całej Polski, ostatecznie jakby uczestniczyło 180. Wnioski, znaczy to wnioski jakby każdy jakby uczestnik na pewno sam sobie wyniósł. My natomiast chcieliśmy pokazać jakby problem daleko od polityki, natomiast jakby merytorycznie. Też zapraszaliśmy i psychologa, i prawnika, i policjanta, i pedagoga, tak żeby pokazać jakby to zagadnienie z różnych stron. Powiedział pan, że daleko od polityki, a da się to oddzielić? No bo tak mi się wydaje, że mowa nienawiści występuje najczęściej tam, gdzie najostrzejsze spory są, a takie chyba są przy polityce właśnie. No czy
Teoretycznie tak. No, my jakby cały projekt oddzielamy od polityki dosyć mocno, zresztą na początku. W znaczeniu od partyjniactwa, czyli no, że polityka jako niestety spirytuzmowę, choć to może złe określenie, jest przyczynkiem do tego, że czy polem do mowy nienawiści, ale państwo nie chcecie wiązać tego z żadną ze stron. To znaczy my chcemy jakby edukować, jak tego unikać, jakby tego zjawiska i kierujemy projekt jakby do młodzieży i do osób, które jakby współpracują z młodzieżą. Natomiast jakby, no, oczywiście jakby założenie jest takie, że polityków nie zapraszamy. I zgadzam się, że w polityce jest dużo mowy nienawiści, natomiast jest to też, może nie każde jakby stwierdzenie w polityce jest mową nienawiści, natomiast jest to też jakby pewnego rodzaju narzędzie, powiedzmy mniejszej lub większej skuteczności politycznej, tak? Tak więc jakby dyskusja bardzo często zahacza o mowę nienawiści, w polityce to się zgadza. No ja zapraszam polityków, jeśli chcą, no to my za chwilę te materiały z konferencji udostępnimy online, bo zawsze można się zagłębić, wyedukować, może się zastanowić, zanim się użyje różnego rodzaju określeń, których nie chcę tutaj przywoływać z racji tego, żeby nie zdradzać swoich preferencji politycznych. Jeśli pan chce, to ja nie będę powstrzymywać. A nie, to ja się sam powstrzymam, spokojnie. Ale co to jest właściwie ta mowa nienawiści? Co te dwa słowa znaczą? Znaczy, tutaj mi najbardziej jakby definicja i przywołanie tego zjawiska przez psycholog, która prowadziła warsztaty, czy uczestniczyła w konferencji Beatę Liwoską. Jakby mowa nienawiści rodzi się z obawy. Jeśli się czegoś boimy, to zaczynamy działać jakby agresywnie. I to jest jakby jeden z podstawowych elementów rodzenia się mowy nienawiści. Tak? I to jest jakby jeden z elementów, który powoduje w nas agresję, automatycznie jakby ta agresja w pierwszej kolejności rodzi się słownie. Tak? Nazywamy kogoś, nie wiem, pedałem, tak? Żydem, cyganem i tak dalej, i tak dalej. I to jakby taka geneza psychologiczna. No a jeśli, no właśnie, ktoś jest Żydem. Mhm. A czy to też chodzi o kontekst, tak? Czy my chcemy kogoś urazić? Tak? Ktoś jest, no, Romem, to powinno tak, się tak. kulturalnie natomiast ugrać. Jakby to jest kwestia, jakby używamy to w kontekście takim, gdzie jakby obawiamy się tej osoby, chcemy ją urazić, chcemy ją jakby specjalnie skrzywdzić, bo to oczywiście to można powiedzieć tak, że jak mama mówi do dziecka, mój ty słodki grubasku, to nie chce go obrazić, tak? Ale jak kogoś nazwiemy, bardzo często się w szkołach takie rzeczy zdarzą, gdzie jest, powiedzmy, jest napiętnowana i nazywamy kogoś ty grubasie, no to automatycznie jakby dążymy do tego, żeby go wyeliminować z jakiegoś kręgu, ośmieszyć i tak dalej, i tak dalej. To jakby tego typu zjawisko. No to jest też, myślę, kwestia pewnie może kulturowego znaczenia słów, bo z kolei na przykład gdyby ktoś, nie wiem, nazwał nas ty Polaku, to nie byłoby to, nie odebralibyśmy pewnie tego w żaden sposób nacechowanego negatywnie. No to już pewnie bardziej kwestia filozofii nawet czy etymologii słów, bo są słowa, które nie są nacechowane negatywnie, a są takie, które może z powodów historycznych, z powodów no, trudno określić, jakich jeszcze innych są odbierane jako negatywne, jako pejoratywne. Znaczy, tutaj według mnie jednym z elementów to jest kwestia intencji, tak? Dlatego też na przykład prawnik, który występował, mówił, że jakby ściganiem zjawiska mowy nienawiści z tytułu prawa, tak, jest jakby problematyczne i trochę ignorowane przez organy prawne, bo tak naprawdę nie wiadomo dokładnie jakby, czy dana czynność była mową nienawiści, czy nie. Tak? No, jeśli kogoś nazwiemy ty Polaku, tak, no to jakby nie odbieramy tego jakby mowy nienawiści, jak ja do pana powiem ty Polaku. Tak? Ale jeśli podejrzewam, że przyszedłby tutaj Niemiec i powiedział ty Polaczku, no to automatycznie byśmy się zastanawiali, jak to wygląda. Zresztą chyba nie jakiś czas temu, niedawno przez media przebiegła informacja o sprawie, gdzie polska pracownica wytoczyła niemieckiemu pracodawcy proces, czy właśnie był donos do prokuratury na temat obrażania jakby jej godności narodowej. Tak? No, jakby ona to odebrała jako obrazę, jako element mowy nienawiści. Znaczy, myślę, że też tutaj repolonizując wszystko tą mowę nienawiści, to kiedyś częściej mówiliśmy na to hejt, tak? Gdzie on tam się pojawiał w internecie i z tym zjawiskiem walczyliśmy. Teraz to nabrało trochę innego znaczenia. I to myślę, że ta mowa nienawiści ma, jakby jest połączona, czy właściwie to jest to samo, co jest ten hejt, tak? Czyli jakby dążymy do tego, żeby kogoś obrazić, nie mając jakby ku temu, powiedzmy, podstaw, tak? Chociaż nie wiem, czy to jest właściwe określenie.
czy te słowa używane, może trochę będzie dłuższe pytanie, więc jeśli pan chce się napić kawy albo herbaty, przepraszam, nie ma kawy, jest herbata albo woda, to proszę uprzejmie, czy te słowa hejt, zwrot, mowa nienawiści, to jest nowe nazwanie po prostu obrażania kogoś, czy to jest szersze pojęcie, które jeszcze coś innego znaczy? No myślę, że tak jakby w potocznym i intuicyjnym odczuciu tak. Znaczy ja nie chcę wnikać w definicje prawne, bo to oczywiście ma swoje definicje prawne, to zjawiska, których no nie chcę przytaczać, bo nie mam przed sobą ustawy. Natomiast jakby w takim potocznym znaczeniu myślę, że tak to powinniśmy odbierać. Znaczy zjawisko jest o tyle nieciekawe i tyle, że to jakby jest pierwszy krok, bo jakby jaka jest intencja tego projektu, bo może jakby wracając trochę jakby do genezy. W ramach tego projektu młodzież poznaje, jakby zwiedza, w pierwszej kolejności zwiedza Muzeum w Auschwitz. Tak? Zaczynamy od mocnego, jakby mocnego tonu, gdzie pokazywane jest całe okrucieństwo tego miejsca i następnie pokazywana jest geneza. Tak? Czyli jakby skąd to się wzięło i jakby od takich małych kroków. Ja nie mówię, że czy chcemy pokazać młodzieży, że okej, okay, byliście w tym miejscu, zobaczyliście, natomiast poznajcie, gdzie to miejsce się tak naprawdę narodziło i pokazujemy podczas warsztatów, bo młodzież po zwiedzaniu Muzeum w Auschwitz jedzie następnie do Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu i tam się odbywają kilkugodzinne warsztaty pokazujące, jak się rodzi mowa nienawiści, czy jak się rodzi hejt, tak, i dokąd on może zmierzyć. I jakby to jest taką ideą tych warsztatów. Myśli pan, że takie zajęcia, takie warsztaty rzeczywiście przynoszą konkretny efekt? Czasem tak mi się wydaje, że nie wiem, czy patrzę szeroko na zjawisko hejtu, mowy nienawiści, ale patrząc na komentarze, czy anonimowe gdzieś w internecie, czy może mniej anonimowe, bo już z własnego profilu, który wydaje się nie fikcyjny, tylko jednak prawdziwy na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, to jak często, jakich słów, jakich argumentów przytacza się i wytacza się wręcz na siebie. Czasem mam takie właśnie wrażenie, że ci, którzy może używają łatwo ciężkiej artylerii słownej na zwykłą dyskusję, może są poza tym projektem, może no, czy taki projekt rzeczywiście pana zdaniem osiągnie zamierzony efekt, czy to coś zmieni, krótko mówiąc? Jednym małym projektem całego świata nie zmienimy, no niestety. Natomiast jakby jesteśmy poprzez ten projekt, poprzez udział tej młodzieży, bo my też widzimy efekty tego, w sensie takim, że ta młodzież otwiera oczy na pewne zjawiska i jakby o ile na przykład nazwanie kogoś w szkole, tak, czy napisanie kogoś na komuś w szkole, czy powiedzmy nawet na profilu anonimowo, nazwania kogoś typedale lub in bardziej obraźliwie, nie postrzega jako problemu. I my im pokazujemy, mówimy, hola, to jest problem, musicie uważać jakby, gdzie, jakich słów używacie i zacznijcie się zastanowić, dokąd to może doprowadzić. I uwrażliwiamy ich na pewne kwestie i zresztą widzimy w tych szkołach, które, bo to nie tylko były szkoły w Zawiercie, ale były też w Raciborzu, były w Sosnowcu, z tych, myślę, że przez te projekty, które w ostatnich dwóch latach zrobiliśmy, się przewinęło się tysiąc ponad osób, tysiąc uczniów szkół średnich. I jakby efekty są też takie, że oni sami się zaczynają zastanawiać, sami inicjatywy podejmują na swoim jakby podwórku. Tak, oczywiście, tak jak mówię, nie, świata nie zbawimy jednym projektem, ale my jakby dostrzegamy, że jest zapotrzebowanie, bo i same szkoły się w to angażują dosyć mocno i sami uczniowie też się zgłaszają, tak więc tutaj nie ma jakby jakiegoś problemu z negatywnym odbiorem albo brakiem rezultatów. Oczywiście ten rezultat jest ograniczony, tak? Bo musielibyśmy tak naprawdę każdą młodzież, czy każdego ucznia brać pod z terenu jakby Polski, czy z terenu województwa śląskiego, żeby uczestniczył w tym projekcie. Zresztą pracując na tym projekcie i sama policja, czy powiedzmy Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, która była jakby kluczowym partnerem projektu i właściwie jakby ten projekt konstruowany był w odpowiedzi na działania policji. Również Centrum Żydowskie, jak i Muzeum w Oświęcimiu stwierdziło, że jakby problem jest też inny, trochę jakby uwrażliwienia młodzieży na to zjawisko, bo bardzo często jest tak, że jadąc odwiedzając Muzeum w Auschwitz, traktują to jako wycieczkę, gdzie po drodze ważniejszy jest przystanek w McDonaldzie.
I to jest niestety jakby taka, oczywiście to nie dotyczy wszystkich, tak? Natomiast gdzieś tam to zjawisko gdzieś się pojawia i to też pokazuje jakby ignorancję, czy, albo może nie tyle ignorancję, co brak świadomości jakby samego zagadnienia. No i tutaj pytając się o plusy tego projektu, to już jakby nawet dzisiaj byłem na spotkaniu, gdzie jakby konstruujemy kolejny projekt, no to stwierdziliśmy, że przygotowujemy materiały online'owe, czy właściwie do dyskusji, że każda szkoła w Polsce, jeśli będzie chciała wybrać się do muzeum w Oświęcimiu, będzie mogła skorzystać z tych materiałów, jakby będzie dyskusja przed. Tak? Gdzie my tak naprawdę jedziemy? Skąd to miejsce się wzięło? I jaka jest jakby jego geneza? Następnie będą też mogli skorzystać z materiałów po, jakby żeby przedyskutować, żeby był ten czas jakby refleksji. Chociaż na przykład przewodnicy, którzy nas oprowadzali w czasie tych warsztatów, to mówili, że czasami bywają sytuacje, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to były nagminne, że uczniowie byli bardziej skupieni niż nauczyciele, bardziej uczestniczyli w tych działaniach niż nauczyciele, gdzieś tam powiedzmy nauczyciele byli uciszani przez uczniów. Takie sytuacje były. Tak więc to nie jest tak, że to gdzieś tam schodzi, spływa i znika. Powiedział pan dwukrotnie o tym sformułowaniu ty pedale, które jest obraźliwe. Chciałem zapytać, czy w tym pojęciu mowa nienawiści też w projekcie mieści się również dwustronność, czyli po jednej stronie, nie chcę już nazywać środowisk, ale ktoś zarzuca komuś, czy mówi, nazywa go, wyzywa go publicznie, na przykład używając słowa ty pedale, a druga strona, nie wiem, ty faszysto, nie wiem, czy to jest adekwatne jeden do jednego, pewnie nie, ale chodzi mi o to, czy ten problem używania języka agresji w dyskusji publicznej, choć pewnie nie tylko publicznej, prywatnej pewnie też, jest może nawet nie dwustronny, bo to chyba nawet jest problem wielostronny. Znaczy ja myślę, że to jest problem wielu środowisk. Ja to, znaczy uważam, że jakby w każdym środowisku są ludzie mądrzy i znajdzie się idiota. Tak? Jakby prowokator, który użyje jakby różnego rodzaju stwierdzeń, które powszechnie można przypisać do mowy nienawiści. Ja bym tutaj nie wartościował, znaczy my się nie zastanawiamy, czy to mówi ktoś z prawa, czy z lewa. Jakby my jakby identyfikujemy same zjawisko, nawet nie odnosząc się do świata polityki, tak? No bo to jest świat dosyć skomplikowany i czasami te pewne jakby określenia, które już czasami nawet wchodzą do kanonu języka polskiego, tak? No już nie będę ich przywoływał, albo do kanonu jakiegoś tam powiedzmy stwierdzeń mniej lub bardziej eleganckich. Natomiast jak mówię, to jest zjawisko, które jakby dotyczy wszystkich środowisk, a to nie znaczy dotyczy wszystkich ludzi. Tak? To jest jakby obecne i z różnych stron można to usłyszeć. I myślę, że sama polityka, dlatego też jakby chcieliśmy unikać polityki, na pewno jest tego więcej, ale to też wynika, podejrzewam, z narzędzi stosowanych w polityce. Tak to jakby one są czasami używane niekoniecznie jako element mowy nienawiści, natomiast jako element narzędzia politycznego, tak? Jakby obrażanie się czy dezawołowanie przeciwnika używając różnych słów, nie po to, żeby go jakoś zrobić mu przykrość, bo to jest element mowy nienawiści, który też jakby psychologowie podkreślają. Używamy tego słownictwa po to, żeby komuś zrobić, mówiąc kolokwialnie, przykrość. Natomiast tutaj chodzi, żeby zdezawuować, pokonać jakby w walce politycznej. Dlatego też się jakby do tego nie odnosimy i pozwalamy uczestnikom tym projektów sami ocenić. Tak, jakby tutaj założenie było też takie, jakby organizatorów, okej, nie zapraszamy tutaj polityków. To jest pewnie, myślę, przynajmniej dwuczęściowe pytanie, czy polityka często jest z użyciem słów obraźliwych, bo my tak ze sobą rozmawiamy, czy może my z kolei tak ze sobą rozmawiamy publicznie i prywatnie, bo widzimy, słyszymy publicznie, jak ci, którzy nami rządzą, albo opozycja, no to może być ze wszystkich stron słów brzydkich. No i jeszcze rzecz kolejna, pewnie pan nie jest świadomy o wszystkich projektach, które tego typu się dzieją w Polsce, tylko pytanie, czy takimi projektami, których pewnie jest wiele, rzeczywiście można coś poważnie zmienić w tym, żebyśmy do siebie mówili, przynajmniej nie obrażając się. Znaczy nam też, tutaj też nam chodzi o to, żeby uczestnicy tych projektów potrafili jakby ocenić, czy coś jest mową nienawiści, czy coś nie jest. Ocenić jakby i stosować.
Nie znam badań, czy po naszych projektach, i takich badań też nie były pewnie prowadzone, czy powiedzmy po tych projektach zmniejszyło się zjawisko mowy nienawiści jako takie, bo niestety jakby patrząc w media, to one są, to zjawisko jakby cały czas narasta, albo przynajmniej się tak wydaje, że narasta, albo jest na pewno obecne. Tak? Ale tak jak mówię, to jest jakby element mowy nienawiści czy powiedzmy taki element narzędzia politycznego, to jak przynajmniej tak to oceniam. Czy się zmniejsza? Nie potrafię odpowiedzieć na to, bo nie mamy badań na ten temat. Natomiast patrząc jakby na reakcję uczestników tych projektów i zapotrzebowanie, że oni chcą w tym uczestniczyć, to jakby jest nadzieja, że to jednak skutkuje czymś, tak? Może... Tak na marginesie mówiąc, to chyba trzeba do wszystkich zawodowych hejterów, bo z pewnością takich jest dużo w Polsce, wysłać na taki kurs, ale raczej oni w tym uczestniczyć nie będą, zresztą pewnie z tego żyją. To znaczy, na pewno jest taka powiedzmy grupa ludzi, którzy zawsze wylewają swoje frustracje, bo hejt powiedzmy, powiedzmy w internecie jest zjawiskiem powszechnym, dlatego że nie ma jakby przeciwwagi. Tak? No, jeśli ktoś chce coś źle powiedzieć, no to zawsze powie, ale jeśli ktoś chce dobrze pochwalić, no to niestety tych pozytywnych komentarzy jest mało. Tak? To jest no, takie, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, czy powiedzmy przed redakcją stoi piękny napis świecący zawiercie. Chociaż ja myślę, że ustawiony był bez intencji, że to przed redakcją, tylko koło MOKU. Tak, koło MOKU. My tylko stanowimy skromną część MOKU. Tak, okej. Okay. No to jakby nie definiujmy miejsca usytuowania, natomiast jakby to też pokazuje, tak jeden prezydent stawia ładny napis, bo on jest ładny. Myślę, że nawet jak chwilę sobie postoimy, to dużo ludzi zatrzymuje się, robi zdjęcia i się cieszy nim, tak? Poprzedni prezydent postawił drzwi, tak? Który również na tą i na tą działalność jakby pojawiła się fala hejtu, negatywnych opinii i tak dalej, i tak dalej. No może fala hejtu to trochę przesadzam, ale negatywnych opinii, które łatwo jakby sformułować i emocje nas niosą. Natomiast patrząc jakby na reakcję niektórych ludzi, patrząc na ten napis, przy drzwiami nie stałem, jak one się pojawiły, no to widać, że mieszkańców to cieszy. Tak? No chociaż tutaj skala zjawiska jednak była zupełnie inna, bo o drzwiach krążą legendy do dziś, mówiące chyba o 200 albo 300 tysiącach, a same drzwi kosztowały 7,5 tysiąca, natomiast napis 41 i ozdoby świąteczne to tak na marginesie jest 40 chyba 9. No tak, no to jakby to jest kwestia, jakby, ja już to nie wnikam, ja patrzę jakby ile co kosztowało, tak? No drzwi nie świecą, tak? No to może były dlatego tańsze. Natomiast jest kwestia jakby samych emocji, budowania i pojawiania się jakby tej mowy nienawiści, czy pojawiania się krytyki. No bo teraz pytanie, kiedy się kończy krytyka, kiedy się, powiedzmy, krytyka merytoryczna i krytyka zawistna. A jest granica? No myślę, że gdzieś tam jest. No, przywołując nawet liczby, to można sobie jakby przywołać, powiedzieć, że to okej, okay, dopóki nazywamy coś, powiedzmy, opieramy się o liczby, no to jest krytyka, powiedzmy, merytoryczna. Ale to myślę, że to jest tak wąska granica, że to moglibyśmy dyskutować i przerzucać się argumentami do rana. Tak wiele czasu nie tak, mamy, będzie, że jeszcze mamy wiele innych ciekawych projektów, których mowy nienawiści nie ma. Przynajmniej mam taką nadzieję. Albo ona nie rodzi. To na pewno mowę dobrą niech wywołuje wszystko, co robi CRL. No to tak jeszcze pokrótce o tym, co Centrum Rozwoju Lokalnego robi, bo to nie wszystko. Tak, to znaczy ja może jeszcze jakby wam, bo pewnie za chwilę, jak ktoś będzie ciekawy, jak tą mowę nienawiści jest interpretowana przez różne środowisko, to tak jak mówię, za chwilę będziemy na naszych stronach i poprzez naszego Facebooka udostępnimy konferencję, jakby materiały z tej konferencji, gdzie będą wypowiedzi. I na naszej stronie też się ukaże niedługo wywiad z Beatą Liwowską, psycholog, która jakby wytłumaczy od strony psychologicznej w kilku zdaniach prosto i przystępnie, co to jest ta mowa nienawiści. Tak więc jeśli państwa jakby moje wypowiedzi nie usatysfakcjonowały, to państwo będą mogli się jakby zagłębić w temat i sami ocenić, co to jest mowa nienawiści. No skoro już tak sobie sympatycznie rozmawiamy, no to co jeszcze CL robi? Znaczy, my dużo akcji robimy. To teraz ja się herbatę napiję. Tak, tak. To proszę. Proszę nie siorbać. Ale proszę mówić, żeby nie było słychać, tak? jak połykam wodę. Rozumiem, czy robimy zasłonę dźwiękową. Dobrze. Znaczy, na to akcji, liczyłem. Z akcji, których robimy teraz, no na pewno jakby dużym problemem był COVID, gdzie dużo przerzuciliśmy rzeczy jakby online'owych i tutaj udało się dużo dzięki temu jakby przerzucić, zrealizować projekty.
za co też jakby z tego tytułu dziękuję całej ekipie Centrum Rozwoju Lokalnego, że bardzo szybko się dostosowała i udało nam się. Myślę, że takich jednych bardzo sympatycznych rzeczy, którą robiliśmy, to dla przedszkolaków robiliśmy zajęcia edukacyjne związane z ekologią, segregacją śmieci. To robiliśmy w ramach budżetu obywatelskiego. Województwa Śląskiego. Tak, tak, Województwa Śląskiego. Tak, ponad, no, w planach było 600 dzieciaków, miało w tym, czy 600 osób miało w tym uczestniczyć. Dzisiaj na zebraniu podsumowaliśmy jakby wstępnie, że będzie ponad 700 dzieciaków. Duże zainteresowanie, duża radość, zarówno online'owo, jak i warsztaty były realizowane na miejscu w przedszkolach, bo akurat nam się to udało zrealizować, bo przedszkola to były jedyne instytucje edukacyjne, które nie zostały zamknięte. Chciałem jeszcze zapytać, chyba że pan jeszcze chciałby coś dodać, ostatnia możliwość. To znaczy tak, teraz jeszcze ruszamy z kolejną akcją, którą jakby już druga edycja, to jest Dzieci uczą rodziców, z kolei to jest akcja ogólnopolska. No i tutaj akcja edukacyjna, którą raz w miesiącu przedszkolaki z całej Polski, czy przedszkola, które uczestniczą, dostają materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, ekologii, dobrego wychowania i tak dalej, różne tematy, gdzie są lekcja multimedialna i dzieciaki następnie rysują, czy kolorują rysunek, który otrzymują od wychowawców i później z tym rysunkiem i odpowiednim hasłem, na przykład podejrzewam, że w grudniu będziemy robili, promowali bezpieczeństwo, mamo, tato, załóż mi odblask na przykład, tak? Jakby tutaj uwrażliwiamy i angażujemy rodziców i dzieci w jakby w jeden wspólny cel. No tutaj pochwalę się, że już przekroczyliśmy prawie 5000 przedszkoli uczestniczy w tym. W tamtym roku, w tym okienku niepandemicznym, to w szczytowym momencie było zarejestrowanych ponad 250 tysięcy dzieci. No to chciałem zapytać, chociaż trochę album świecący nam przed oczami psuje to, co chce. No ale proszę mi tutaj, Radia Zawiercie, proszę nie ruszać. Album Dawne Zawiercie psuje to, co chciałem zapytać o to, co chciałem zapytać w pytaniu, ale jednak zadać w pytaniu. Działacie mocno ogólnopolsko. W Zawierciu trochę mniej. Dlaczego? Znaczy, myślę, to wynika ze specyfiki naszych działań. To jest jakby, specyfika jest taka, że większość rzeczy, które robimy, jakby albo mają charakter ogólnopolski, bo wbrew pozorom też robimy sporo w Zawierciu, tylko też tego aż tak bardzo nie widać, bo na przykład w Zakładzie Poprawczym niedawno skończyliśmy szkolenie w ramach projektu, gdzie wychowanki Zakładu Poprawczego uczyły się projektować i robić ogrody i w ramach tego też powstał przepiękny ogród. Tak więc, natomiast no, nie mam teraz jakby danych konkretnych, ile zawierciańskich przedszkoli uczestniczy w akcji Dzieci uczą rodziców, ale robimy, natomiast rzeczywiście jakby patrząc na działania, które i odbiorców, które podejmujemy, to większość jest poza Zawierciem. Nie doszukiwałbym się tutaj jakichś innych jakby intencji. No gdyby pan chciał kandydować na prezydenta Zawiercia, to miałby pan utrudnione działanie, kandydowanie przez działalność ogólnopolską. Chyba, to jest tak ciężka robota, no, chyba, że to na prezydenta Polski pan zamierza kandydować. Myślę, że robota prezydenta Zawiercia jest cięższa niż prezydenta Polski. Tak, to powiedzmy wysnuje taką jakby opinię. Panie prezydencie, proszę, proszę słuchać i dotację CRL-owi dać jakąś za to. Natomiast dziękuję za wstawiennictwo. Wie pan, moje wstawiennictwo to chyba jest pocałunek nie powiem czego albo kogo. No, nie będę komentował. Zapomniałem pytania. Pytanie dotyczyło tego, czy zamierza pan kandydować na prezydenta Polski. Nie zamierzam. To jest ciężka robota, ja się nie nadaję do tego. Kiedyś w młodości to rzeczywiście, powiedzmy, byłem zaangażowany. Młodości, przecież pan cały czas jest młody. Byłem zaangażowany dosyć mocno w politykę, natomiast jakby przychodzą takie czasy, że człowiek myśli, co robić dalej, i to niestety na tą chwilę, bo nie mówię, że się nie zmienię za 10 lat, tak? Na tą chwilę uważam, że to jest na tyle ciężka i niewdzięczna praca, że nie jestem zainteresowany objęciem takiego stanowiska. Łącznie nawet radnego nie jestem. Tym bardziej, że Zawierciu nie mógłbym startować, bo nie jestem mieszkańcem gminy Zawiercie. Z bólem serca tak to przyjmuję, no ale zawsze się można przeprowadzić przecież. Och, no teoretycznie tak, no ale to jakby motywacja jednak za niska, to jednak trzeba, no ale mówiąc serio, jakby to na pewno jest ciężka praca, do której trzeba mieć dużą motywację i myślę, że jakby też budować doświadczenie w tym kierunku, tak. No to jeszcze życzenia świąteczne, bo raczej w tym roku na antenie Radia Zawiercie chyba nie będzie okazji się ponownie usłyszeć, chyba że będzie jakiś wielki projekt, CRL dostanie jakieś miliony dotacji i będziemy chwalić się tym. Rozumiem, że pan redaktor mówi, że za ten bałagan nie chce już mnie pan zaprosić w tym roku.
No, już to powiedziałem na początku, że za rozróbę w studiu, no to tylko przed świętami przymykam oko. Rozumiem. No oczywiście, jakby korzystając z okazji, składam wszystkim słuchaczom Radia Zawiercie zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo, dużo prezentów i żeby jak najszybciej nam ten czas pandemiczny minął i żebyśmy mogli wreszcie chodzić bez masek, szczęśliwi i zadowoleni. I widzą, bo też to widzą wszystko również, tak, widać tak. Zapomniałem w kamerze. O tym w ogóle to. No zapomniał pan, a album pan położył w taki sposób, żeby kamera była, żeby go brała. No. Bardzo dziękuję. Państwu moim gościem był pan Janusz Bieńkowski, prezes Centrum Rozwoju Lokalnego. Dziękuję bardzo i polecam album jako super prezent na święta. Dobrze, ale to teraz już muszę można teraz to zdjąć. Tak, zdjąć. Nie logotyp, tylko album. Bardzo dziękuję. To już skończyliśmy teraz. Tak. To już dziękuję koniec. Bardzo. Dziękuję. Koniec. Do widzenia. Dobra.